Kolejne pytanie, proszę. Ojciec Jacek Gniadek w jednym z swoich felietonów stwierdził, że dotacje państwowe bądź unijne mogą wywierać bardzo negatywny wpływ na Kościół. Mianowicie duchowni często grzęzną w biurokracji, w wypełnianiu wszystkich wniosków, papierków i tak dalej. Natomiast nie zajmują się pracą duszpasterską i też często uzależnienie od pieniędzy państwowych bądź unijnych powoduje to, że są od nich uzależnieni. Często bywa coś takiego, że warunkiem utrzymania jakiegoś grantu jest nauczanie gender studies czy innych różnych wynalazków nowoczesności. Czy ksiądz nie obawia się, że takie praktyki mogą mieć negatywny wpływ na Kościół? No mogą, ale mogą. Natomiast ja rozumiem, że ten, kto się stara o dotację, to wie, na jakich warunkach się o nią stara. I to jest też jego decyzja, za którą on odpowiada. Albo chce wziąć tę dotację na tych warunkach, na jakich ona jest dawana, albo nie chce i mówi, nie biorę. Na przykładzie tego księdza powiem jeszcze, że on stworzył jeden z ośrodków dla migrantów w Wietnamie, i przepraszam, w Warszawie, przede wszystkim dla Wietnamczyków. Wietnamczyków, natomiast jest misjonarzem i teraz w Zambii tworzy całkowicie z prywatnych środków przedszkole, bo stwierdził, że nie chce się, że tak powiem, babrać w taką biurokrację i zajmuje to za dużo czasu dla niego jako dla duszpasterza. Ja myślę, że to nie jest kwestia czasu, bo gdyby to już była kwestia czasu, to wracamy do tego, czym mówiliśmy przy ewangelizacji. Znaczy, to nie jest tak, że Kościół to są księża. Kościół to są ludzie ochrzczeni. Teraz taki ksiądz na misjach, oni to rozumieją znacznie lepiej niż my tutaj w Polsce. Ma obok siebie świeckich ludzi. Jeden jest świetnym ekonomistą, druga jest wielką główną księgową, a tamten jest biznesmenem i tak dalej. A tamten potrafi pisać projekty i podania do różnych instytucji o to, żeby dotacje przyznać. Znaczy, więc gdyby to była tylko kwestia czasu, który trzeba mieć, no to taka jest odpowiedź. Natomiast tu jest coś więcej, więc po pierwsze pytanie, czy środki, po które sięgam, są godziwe i na jakich warunkach po nie sięgam. Drugie pytanie, myślę, że od czasu do czasu trzeba uwierzyć też w moc środków pozornie słabych. Kiedy robiliśmy lat temu ponad dwa ewangelizacje w Krakowie, stadionową, to wzięliśmy sobie jako zasadę, że chcemy zrobić, że nie tylko chcemy głosić Ewangelię, ale chcemy zrobić to ewangelicznie. I nie poszliśmy do nikogo, nie szukaliśmy żadnych sponsorów. Zbieraliśmy pieniądze między sobą, czyli jałmużnę, i na tyle, na ileśmy mieli, na tyle zrobiliśmy wydarzenie. I muszę wam powiedzieć, że nam nie brakło. Polska jeszcze nie? Już, tak? No, znaczy, chciałbym, żeby jeszcze... Potrzebna jest wiara w jałmużnę. To jest bardzo moja głęboka wiara. Krótko powiem. Kiedyś na pielgrzymce krakowskiej człowiekowi ukradziono samochód. I wszyscy chodzili trochę i się snuli, nie powiem jak, bo to do górali by było, co zrobić, jak zrobić. I było nabożeństwo tak zwanej Przeprośnej Górki. Ja mówię, ludzie, ukradli mu samochód. On dowoził nam żywność przez ostatnie 3 dni i ten samochód, który nam dowoził żywność, nam ukradli. Robimy jałmużnę albo przestańcie gadać, że jesteście chrześcijanami. Jak macie kłopot, ile macie dać, to ja wam mówię. Kościół starożytny miał zasadę 1/4 portfela na ubogich. Dajcie 1/4. Masz dychę w portelu, 2,50, masz 100, daj 25, masz więcej, to daj 1/4. Zebraliśmy prawie 50 tysięcy złotych, a on do mnie przyszedł i powiedział, że nie bierze tych pieniędzy, więc zebraliśmy 100. Tak? Proste? Odrobina wiary. To, że ludzie przekonani do czegoś, że przeżywana sensownie wiara rozwiązuje też kieszenie. Jedyny polski, pod warunkiem, polski, że moje. Moją polski, też oczywiście. Jedyny polski biskup, który chodzi na pielgrzymkę, o ile pamiętam. Nie, nie, nie. Nie, nie. Chodzi, jest kilku. Was dwóch, trzech? No z 5. Z 5, dobrze.